Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined King. Łowisko... no, niby oczyszczone, ale to nie znikło. Czyli być może nie złapałem wszystkich ryb. Ale nie mam na to wystarczająco dobrej wędki, tak więc póki co lecimy dalej. Fabuła. Witaj w moim sanktuarium, Gangplank. Spójrz, oto twoja nagroda. To to? Miecz starożytnego króla? To ostrze zniszczonego króla. W nim drzemie jego duch. Dzięki artefaktom buru, jakie dostarczyłeś z Bilgewater, wydobędziemy duszę króla. Ale by go uwięzić, zmusić jego mroczną moc do posłuszeństwa, potrzebny ci będzie amulet, który ci dałem. Zawsze mam go przy sobie. Król jest stworzeniem zrodzonym z czarnej mgły. Amulet może wchłonąć mgłę, ale jego moc zależy od woli właściciela. Gdy przyjdzie czas, twoja śmiertelna wola musi pokonać króla. Tylko wtedy będziesz mógł kontrolować jego magię. Pojedynek woli? Zdajesz się być zmartwiony, nie bój się. Król i ja pochodzimy z dawniejszych czasów. Znam część jego tajemnic. Jeśli jego sercem po stuleciach wciąż targa gniew, złamie jego ducha. To nie będzie potrzebne. Moja chęć rządzenia Bilgewater jest niepowstrzymana. Spiszcie! Niemal tak, jak chęć Miss Fortune. Bardziej niż jej. Nie wiadomo, co drzemie w sercu wroga. Musisz strzec tego amuletu nawet za cenę życia. Teraz król musi odzyskać siły. Obudźmy go i sprawdźmy, jak tysiącletni sen może zmienić czyjąś duszę. Usłysz mnie przez zasłonę! Królu zniszczenia! Wieko jest ze swojego miecza teraz wyciągnięte. Ciekawe sceny. Kto mnie wzywa? Jestem Thresh. Wyrwałem cię z ciemności. Ten świat jest zimny. Moja królowa. Gdzie moja królowa? Tak długi sen cię osłabił. Poszukamy jej, gdy powrócą twoje siły. Gdzie ona jest? Twoja ukochana zasługuje, aby zobaczyć cię w całej królewskiej okazałości, w pełni sił. Tak, ja jestem jej królem. Czeka na mnie. A więc to jego wolę muszę złamać. Szuka swojej królowej, ale ona od dawna nie żyje. Jego miłość do niej pozwala go kontrolować. Oczywiście. Podda się mnie. Rozgość się w moich skromnych progach. W
wkrótce spróbujemy ponownie. W końcu wszystkie elementy są w grze. Gangplank, amulet i król. Gangplank będzie odpowiednim żywicielem. Jednak amulet w końcu go złamie. Nawet najsilniejsi nie mogą stale opierać się mgle. A gdy złamany zostanie duch Gangplanka, wszystkie dusze na świecie będą moje. Proszę, czyli Tresz ma jakieś swoją agendę, która dzięki wydarzeniom ze zrujnowania jest dość znana. Mianowicie to, że Viego został pokonany, a Tresz zajął jego miejsce. Dobra. Walki z głowy, lecimy dalej. Ciekawie jest mnie, czy Giepek w końcu ogarnie, że Tresz chce go wykiwać, czy może faktycznie da się na to złapać. Nigdy nie przestaniemy. Głębiej to ja. Co za satysfakcja. Co żeś tu przyjmował? Ciężka skórzana peleryna dla Pajka i przepis na makaron błyskawiczny. Dobra. Dalsze przejście jest tutaj. To poszło. Aha! Okej, okay. Czyli ja musiałem tego typa pokonać. Good to know. Szkoda, że tak późno to ogarnąłem. Niech moja kula zazna zabawę na serię. Mam tutaj więcej typiarzy. Pusto. Tutaj mamy co nieco. Trzecia część. Kosztowalnościach skrypty. No i dobra, póki co to jest tyle. Idziemy coraz bliżej, jesteśmy na tej koniunkcji, która, jak rozumiem, ma zawierać w sobie korzenie Maokaja. Dziesiąt procent już wpisów fabularnych zgromadziłem, miło. Ja się jakoś specjalnie nie staram tego zbierać. Ołtarz ukojenia. Dobra, gdzie to mnie prowadzi? To mnie prowadzi do ogniska z powrotem. Oj! Za późno na litość. Serio? Dwa te i jeden ten. Proszę mi. Nie będę szukać.
Ja się tu mogę cofnąć. Mogę. To chyba nie jest tam, to nie jest ta miejscówka, którą myślałem, że będzie. Zobaczymy, może jak tam dojdę kawałek dalej, to się coś więcej ukaże. Dobra, to jest posiłek, to poszli. Nie śpisz, Ari? Próbowałam, ale przy innych to trudne. Lepiej nie spać i się pilnować. Udowodniłaś, że jesteś godna naszego zaufania. Nie mamy powodu się ciebie bać. Chciałabym, by tak było. Przybyłam tu w poszukiwaniu odpowiedzi, ale im dłużej ich szukam, tym mniej znam siebie. Mnie też trudno znaleźć prawdę. Ale czeka na nas przeznaczenie. Gdy działamy zgodnie z nim, każdy krok przybliża nas do celu. Gdy się zatrzymujemy, ulegamy stagnacji. A wtedy przepadamy. Ja tak długo byłam zagubiona. Ciekawe, jakie mogło być moje życie. Jakie przeznaczenie mnie ominęło. Wszystkie ścieżki poprowadziłyby cię tutaj, do nas. Gdzie twoje miejsce? Dzielimy ten sam los. Chyba masz rację. Dziękuję, że pomogłaś mi na tej ścieżce. Okej, okay. Ciekawe. Wyznanie to chyba jest na dobre określenie. Więcej fabuły? Chwila. Te drzwi... Znaki na nich reagują na moje słoneczne kamienie. Czy to dzieło Vesani? Od maleńkości nosiłam ze sobą te kamienie. To jedyne, co łączy mnie z przeszłością. Wyglądają jak... Klucz, który szuka zamka. Ciągle były przy mnie. To nie są zwykłe artefakty, ale naczynia na wspomnienia. Prawie nie było już w nich energii, ale wystarczyło jej do odblokowania tych drzwi. Więc to żaden przypadek. Nie. Moi przodkowie, Vesani, byli powiązani z błogosławionymi kryptami w sposób, którego nadal nie pojmuję. Klucze do przeszłości pozwalają wejrzeć w przyszłość. Sprawdźmy, co zgotował ci los, Vastajanko. Okej. Przejście odblokowane. Tylko czy ja chcę iść od razu tam? Dobra, no tu nie przejdę, bo jest zablokowane. Tu bym mógł wejść. Tu jest kolejne łowisko! Are you serious? Dwóch łowisk blisko się długo. No tak, ten się spał przecież. Dobra, to wiecie co, może jednak biegniemy tam. To łowisko obczaje kiedy indziej. To wiem, może i tak będę się musiał wrócić. Więc walka mnie z tym ziołem czeka tak czy siak. Mgła żywi się jego korzeniami, usychają przez nią. Czai się tu coś złowieszczego. Nie tylko czarna mgła. Więc trzeba to coś wykurzyć i wyeliminować. To chyba nie będzie konieczne. Eliminacja czy wykurzenie? Cień skażenia. Generuje cienistych widzi co drugą turę. Niewrażliwy na ogłoszenia, zwiększasz poziom 30%. Zadaje umiarkowane w postaci dwóch przyzywa cienistych widzi. Zadaje duże obrażenia, pożera wszystkie, zagadając każde lekkie, nieuchronne obrażenia.
Co tu dalej? Przeciw dodaje do sobie kalejnych zagrożeń, które zadają lekkie wrażenie, co się skończy. No dobra. Także mam tylko jeden cel, tam to mi się bardzo podoba. Póki co mamy jeden cel, więc nie będę się musiał bać, że mi się coś. Nie ten cel, który bym chciał. Mura cienia. Ale i mocy, i w alei szybkości. To bardzo dobrze, bo ja na ten moment zamierzam gromadzić sobie drugi. Albo na to. Jest mi dość spoko. Kotwica w górę! Dobra, teraz muszę kolejno w aleje poskakiwać. Już aleje mocy. Sam się nie znam. Aha, ale to nie jest jako jego sojusznik, tylko po prostu jako przezwany. Dobra, Eloy musi użyć w alei szybkości, bo inaczej się... Co oni są to z dupcy. Więc... Niech się podleczy, czy niech podleczy wszystkich? Czy może powiem z tego? O, a była nic z tego dalej mocy. Przestawaj szukać. Jakieś cwany? No ale tak oto mu nie zadaje za dużo. Stawaj, Ari. Za koszt tej many, ale po prostu wylecz. Może kolej szybkości. Zdaję tyle, przyraz za tyle. Nie, dla Pajka zostawiam. Nie mam przeładowania oczywiście, bo czemu miałem mieć. Coś tam oberwał, ale niewiele. Ty chociaż czekaj, może... Czas się skończył! ...za zdrowie. Cząstka mroku, kula czystego mroku uchwycona w fiolkę. Zdaje się, że wysysa światło ze wszystkiego, co ją otacza. Okej. Okay. Lśniąca czaszka. Tylko jakiś przedmiot. Czekaj, czy jako talizman, czy jako coś innego? Czy tylko ja mam dość niespodziewanych ataków? Nasz duch jest silny. Odpędziliśmy cienie. Ta mgła ucieka przed korzeniami. Grobowiec jest oczyszczony. A co ze świętą wodą? Chociaż korzenie Maokaja zdają się być uzdrowione, święta woda dawno tu wyschła.
Bez obaw, Braum. Znajdziemy lek dla twojego ludu. Jestem pewna. Lepiej wracajmy do Maokaja. Oby to wystarczyło, by oczyścić dalszą drogę. Już miałeś mieć taki centralny teleport do Maokaja, ale jeszcze nie. O, starożytna pawęż. Ciekawe, czy lepsza. Ja! No to od razu wymieniamy. Dobra, tutaj ścieżką mogę się cofnąć tutaj i teleportować się do Maokaja. Ale to myślę za chwilkę. Jeszcze bym się przeszedł tych komnat koniunkcji. Czeka mnie oczywiście walka z tym wielkim klocem, no ale... czego się nie robi dla skarbów? Chociaż czekaj, może uda się go wyminąć? Dobra, spowoliło mnie. Ale okej, na szczęście chyba się uda go ominąć. Kolejny klocuch, który właśnie sobie przeszedł przez tą. Ciekawe. Super. Potrzebuję Brauma. Dobra, tu jest łowisko, to przy tym sobie za chwilę siądę. O nie, podwójna walka. Brawo ja! Czekałam na to. Dopiero się rozkręcałam. Dobra, już po walce lecę na łowisko. Przeróbki mogę złapać. Dobra, na razie nie mogę tu nic więcej wyłowić. Tak więc wracam. I okej, tutaj łowisko zniknęło, czyli tutaj zdobyłem wszystko, co mogłem. Ale byłbym zapomniał, wyłowiłem właśnie w poprzednim łowisku, wyłowiłem kolejną skrzynkę. Które są przez składników i wzmocniony pierścień na epickiej wersji. Okay, moc ataku spada, unik idzie do góry. To by się do Ari może przydało. A nie, dobra, nieważne, to jest dokładnie to samo, co ona ma. To troszkę szkoda. Tutaj to tylko. Korzeń, trochę więcej zdrowia, wytrzymałość, szybkość. Zdrowie do góry, ta reszta trochę spada, ale nieznacznie, no to możemy dać MF-ce. Trochę zaczyna mnie boleć fakt, jak mało ona ma zdrowia. Czyli dobra, tam, żeby przejść, potrzebuję Brauma, to za chwilę sobie weźmiemy. Czy tam na dół już mogę przejść? To jest pytanie. Zamiast Ari. Okej, mogę zejść. To miło. Aha, ale tu potrzebuję Ari. Zajebiście. Dobra, on pokaże tę swoją tarczę. I teraz sobie będzie cutscenka, czy mam po prostu dupnąć w... no, czy mam to po prostu pieprznąć tarczę.
Okej. Aha! Okej. Dobra, można i tak. Wyjebaliśmy właśnie drzwi za wiasów, czy czegokolwiek na one stały i zrobiliśmy sobie z nich kurwa tarczę. XD. Jest lepszy chociaż? Nie, jest gorsza. Kurwa. Unlucky. Unlucky. Ciężko stwierdzić, co jest tak niezwykłego w tym ogromnym posągu prawdownego mędrca. Dopiero po podejściu bliżej podstawy posągu pojawia się komplet runicznych glifów, a koniuszek palca wskazującego postaci zaczyna emitować wiązkę światła. Czemu ma to służyć? Nie wiadomo. Wiązka światła nie pokrywa się z niczym w pomieszczeniu, natomiast glify oznaczają losowe, główne i pośrednie strony światła. Okej, okay, posąg jest zwrócony na południowy zachód. No to może na północny wschód go obróćmy. A, chyba że to ma mi otworzyć tamte drzwi. Czekaj, co to powiedziałem? Posąg mętlny nie zmienił się od twojej ostatniej wizyty. Jego znajomy symbol wiązka... Dobra. To północny zachód, to było tutaj obrócone? W ścianę? No. Dobra, bo skoro nie mogę go obrócić tam, to może jak jest teraz obrócony w tym kierunku, to tamto przejście się otworzy, które było zamknięte wcześniej. Właśnie z tym skarbem. To jest jakby jedyna opcja, która mi teraz przychodzi do głowy. Na tym. Amulet wstąpienia, kula nieskalanego cienia. Dobra, udało się w końcu. Krwawią się. Muszę być wiedział. Walka stoczona, punkty wydane, które dostałem za upgrados, no to wracamy sobie do Maokaja. Pogadamy, a przy okazji także i wrócimy do starego teamu. Tutaj Ari wymienimy sobie na Yasuo, myślę. Bo jak mi się strasznie... Jak lubię nawet tą... Jak nawet Ari lubię, tak... Strasznie niewygodnie mówi ma te animacje. A to jest troszkę irytujące. Dobra, i co? Stało nam tylko to miejsce. Ewentualnie do sprawdzenia, ale to już myślę, że sprawdzę w własnym zakresie, bo nie oszukujmy się, i tak tu prędzej czy później wrócę. Wracamy do Gaju. Wrócę tu, no bo będę chciał też te łowiska sobie wyczyścić, a żeby to zrobić, no to potrzebuję pewnie lepszej wędki. Tak, dobrze. Jesteśmy w Gaju. Pogadajmy z Maokaju. Maluczcy, moje korzenie wzmocniły się. A energia, choć powoli, zaczęła się regenerować. Jestem waszym dłużnikiem. Twoje liście się zazieleniły. Miły widok. Ta próba kosztowała mnie sporo sił. Przywrócenie Gaju do dawnej świetności i zniszczeniem glistych murów potrwa. Potrwa? Nie mamy czasu. Musimy iść dalej. Nie znam innego sposobu. Buru, przez tysiąclecia odpierali mgłę. Musi być coś, co mój lud może zrobić. Coś, co ja mogę zrobić. Tak, Buru.
zrujnowaniem mnisi z błogosławionych wysp podróżowali na wyspy węży, by rozmawiać z twoimi przodkami. Myślałam, że to plotki, legendy. Jeśli mi nie wierzysz, przeszukajcie wybrzeże wzdłuż wysp węży. Jest tam podwodna świątynia, gdzie Buru uczyli mieszkańców błogosławionych wysp porozumiewać się z waszą matką węży. Niemożliwe. Jeśli nawet legendy Buru o tym nie wspominają, to jak mam znaleźć? Ja to odnajdę. Hell yeah. Rozpruwacz? Sporo widziałem w otchłani. Więc znasz to miejsce. Jak znajdę się blisko, odpływ mnie wezwie. Weź to nasiono. Niech matka węży je pobłogosławi. Gdy będzie pełne życia, uda mi się odtworzyć Gaj i zniszczyć stojącą wam na drodze mgłę. Tak zrobimy. Do zobaczenia, Maokaju. Proszę, ja tak chciałem wracać do Bilgewater, a tu się okazuje, że wręcz muszę. Skażone nasiono. Sprawdźmy je. Tutaj do oznaczenia tylko. Mały węgorz. Mętne oko, cząstka mroku, połyskujące kawałki rybki. Tutaj nie ten przycisk. To jeszcze to do oznaczenia. I tutaj skażone nasiono. Maokai przekazał to nasiono z nadzieją, że dotrze ono do świątyni oczyszczenia i zostanie obmyte ze skażenia. Dobra. Ale myślę, że to będziemy robili dopiero w kolejnym odcinku. W tym to już będzie koniec. Ale przeniosę się chociaż do topielczego portu. No i posprzedaję rzeczy, które są mi totalnie zbędne. A w kolejnym materiale wracamy do Bilgewater, ale myślę, że na razie fabułę chyba trochę odstawimy i spróbujemy powykonywać kilka tych questów z tablicy. Zwłaszcza, że kilka z nich już przyjąłem, a kto wie, może dodały się jakieś nowe. Plus mogę zgarnąć jedno zlecenie, opchnąć gościowi trochę kawałków ryb, opchnąć też paręnaście rzadkich ryb i kto wie, może jakiś nowy skin padł. Troszeczkę na to liczę. Ryb sprzedajemy. Wszystko jak leci. Frytowy szpon, przerażająca kula, o ostrze kilku, ciekawe. Ręczny działa, tarcze serc cienia, posążek z głębin, są legendarne ostrze nadzorcy. Tu się powtarzają rzeczy. Okej, czyli widzę, że on chyba za każdym razem będzie miał wszystko nowe, niezależnie czy już to sprawdziło, czy nie. Ale to wiem, nie kupuję przedmiotów w sklepach, bo po prostu mierzę te ceny.
się nie przedmioty, które jako ekwipunek są kategoryzowane. Tutaj nic nie kupię. No tutaj mogę po prostu odkupić to, co sprzedałem, ale nie zamierzam tego robić. Też jak to patrzę, to mogę na wszystko. Dobra. Dobra, tu mamy jeszcze kurnicze. Tutaj dalej tej kuli nie znalazłem do tego. Z tym ziomkiem nie pogadam, szkoda. Przeglądam towary. O, tu ma coś nowego, widzę. Daje szansę na tarczę. Zwiększa moc ataku. Ciekawe. Zwiększa wartość szybkości, wartość uniku. Zwiększa zdobywane złoto. Zwiększa zdobywanego expa, to by się przydało. I oczywiście kupimy to, co chciałem. Jedany korzeń z Isztaru zwiększa obronę. Dobra. Mogą sprzedać to jedno? Tak. Chyba, że po prostu to nie tutaj. Sprzedaj. 140. No nie wiem, czy tyle zacytałem, ale... Dostaję też, będzie działał przez 5 fal pewnie, a jak tego w ogóle nie dostanę, no to potem będzie chyba. Dobra, nie wiem, kupowane. Co umiem kupić? Panie piotki, no ale potek kupować nie chcę. Już się to zwyczajnie nie opłaca. Chciałem naprawdę to zdobyć, ale niestety nie mam bladego pojęcia, gdzie mogę znaleźć te kule, chociaż zawsze mogę po prostu sobie odpalić jakiś poradnik. Oho. Wielką mi przydzielkę, żeby tak mnie wyrzucić z mojego własnego domu. Zamiast całej tej palenie ukrytej podzajnej mocy powinien nauczyć się manier. Aha. Spotkę się z filozofką. O! Okej, no już tam trochę czasu jest, walki wiedzę. Dobra, możemy się to ogarnąć. No to... To mnie troszkę zainteresowało, co to chodzi. Troszkę, ten wielki potencjał. Ty, chodź na chwilę. Cień ocenia was takim wzrokiem, jakim wprawdy jubileusz szacuje wartość kamienia szlachetnego. Musicie przebywać z daleka, a ty jesteś wastajanką, prawda? Nie każdy jest w stanie dotrzeć na sobie na wyspę. Musicie mieć wielką siłę, jednak wyczuwa też niewykorzystany potencjał. I co tam ogólnie przerywa na chwilę, zastanawiając się nad swoim Stanisławem. Zostańcie moimi uczniami i razem wykorzystamy drzewiącą was moc. Ty jesteś. Jesteście ostrożni, to zrozumiałe. Jako obcy zapewne nigdy nie słyszeliście od nich. Kali, wielkie filozofce, myślicielce... nauczycielcy ludzie, ale to bez znaczenia. Drzemie w was niewykorzystane potencje. Byście zostali moimi uczniami, to pomogę wam pomóc go wykorzystać. Co mi odpowiecie? By można uwolnić tę moc. Wykrzywia twarz w uśmiechu. No to w ogóle nie jest podejrzane. To już zależy. Istnieje tyle dróg do oświecenia, ile jest ludzi, a właściwie to jest ich 6 w takich oczach. To mielibyśmy ci pomagać. Widzę, że nie chcesz, by marnowano twój czas. Pragnę tylko, by ludzkość i wastajowie osiągnęli pełni swojego potencjału. To dla mnie wystarczająca nagroda. Czy jesteś z tym wystąpieniem? Wy co przesadzę mnie ciśnienie, spoglądy na was zmieszane. Odrzucam. O! No dobra, no to... Akceptuj. Świetnie. Zapamiętajcie dzień, w którym pozwoliliście, by Kalio ją... Kto jako pierwszy chce uzdolić potencjał? Bajk? Szybko poszło. Zabij 3 potężne istoty mgły na wyspach cienia. Ależ tak, jesteś zabójcą. Zwykłym niepostrzeżeniem. Nie zabijać potężnych wrogów. Pokaż mi swoją prawdziwą siłę, zabijając 3 nikczemnych mieszkańców tych wysp, których nie możesz schwytać w zasadzkę. Zrób to, a uwolnisz swój potencjał. Nie przeszkadza. Okej. Zastanawiam sobie swoją przeszłość. Pamiętaj, żeby nie zadzić ręce w tej wojowniczki. Mogę nigdy zerać, hamujesz się. Nie wiem do czego, nie wiesz, do czego jestem zdolna. Nic mi nie mówisz. Zupełnie nic. Tak jak ty. To trudna droga, jednak musisz nią kroczyć. Jeśli naprawdę chcesz poznać siebie. Przepełnia ci siła, Ari.
Jednak dopóki uciekasz przed swoją mocą, dopóki boisz się jej użyć, dopóty nikomu się ona nie przyda, nawet tobie. Gdybyś wiedziała, nie mówiłabyś tego. Zamknij oczy, zajrzyj w głąb siebie, widzisz? Nie masz się czego bać, dopóki nie stracisz skupienia. Może masz rację, widzisz? To przez cały czas było... Przez cały ten czas moc była odbyta. What? Co? Serio? Tak z dupy dostaję 3 level super umiejętności? O, damn! Okej. Okay. Czyli dobra, Pike musi... Znaczy ogólnie muszę zabić 3, jak żeby Pike dostał. Dobra, dalej. Odnajdź token czystości. Nauczysz Brahma malutka nauczycielko? Oczywiście, że ci nauczę. Kalia się śmieje. Jesteś obrońcą, wspaniałym obrońcą, ale czasami, aby dokonać słusznego wyboru, trzeba przejść do ofensywy. Aby chronić słabszych, czasem trzeba przejąć inicjatywę. Okej. Okay. W tym celu wyzywam cię, abyś wrócił do mnie z tokenem czystości, poderwanym przez mieszkańców wysp węży w podzięce za akt służby. Chcesz, żebym pomógł komuś na wyspach węży? No sprawę. Ale pierwsze słyszę o tym całym tokenie czystości w Bidgewater. Brown poszuka w innym miejscu. Okej. Okay. Czyli Braum i Pike mają quest. No i... Kapłanko, to wielki zaszczyt móc nauczyć zwiastunkę prawdy. Kalia skłania się, gdy Eloy podchodzi bliżej. Choć może nie ma takiej wiedzy bogini na takiej Borosy jak ty, to jednak istnieje przedmiot, który, o ile się nie mylę, pozwoli ci zyskać jej przychylność. Dawniej istniał posążek, który... prosty sześcian z kwarcu, który przedstawiał bliźniaczą rolę na takiej Borosy jako niszczycielki i odrodzicielki życia. Posążek został złożony w ofierze. Teraz wyczuło obecność posążka na ziemi. Jeżeli zwrócisz go bogini, być może udzieli ci dalszego błogosławieństwa. Ofiara dla bogini została zabrana. Kto dopuściłby się takiego świętokradztwa? Być może ktoś go wziął przez pomyłkę. Musimy zaufać na Gakej Burosie, że tak właśnie było. Fale pojawiają się i znikają. Wielkie morze zostaje nieruchome. Na przestrzeni mileniów wszystko się zmienia. Być może posążek skończył na przyjaznym wybrzeżu, lecz równie dobrze mógł znaleźć się na pokładzie jakiegoś Travelera. Dobra, czyli Brown i Laoi, Pike mają questa. Miss Fortune też ma. Gdy Miss Fortune wyznawuje naprzód grupy, Kalia wypuszcza powietrze i chichocze cicho. Moja droga, nie potrzebujesz moich nauk. Widzę, że masz wielką siłę i potężną wolę, jednak jest jeszcze czegoś ci brak. Po krótkiej chwili namysłu odzywa się ponownie. Tak, tak, chyba mogę ci w tym pomóc. Jesteś świetną żeglarką, prawdziwą panią swej floty. Jednak na lądzie ta moc słabnie. Jeśli znajdziesz sposób, aby wykorzystać swą moc na lądzie, będziesz nie do powstrzymania, ale ja nie jestem w stanie cię tego nauczyć. Nie za pomoc, oczywiście. Moim statkom pomogłoby, gdyby... Zaraz. W szarej zatoce była odlewnia, w której odbywały się prace nad nowym działem. Ciekawe, co się z nim stało po Harowie. Okej, no to już wiem, gdzie iść. Yasuo, masz trzeci level? Niestety. Zadania? A co ty niby wiesz o ostrzu? Co takiego mogłabyś mi przekazać na temat miecza? Nic. Okej, okay, tak prosto z mostu. Nie znam się na broni. Znam jednak kogoś, kto się zna. Istnieje pradawny traktat na temat drogi miecza. Jedyny w swoim rodzaju, wręcz czczony na błogosławionych wyspach. Zwój został zamknięty w skarbcu gigantów. Jeżeli mi go przeniesiesz, znajdziesz potęgę, której szukasz. Zobaczymy. Dobra, czyli... O dziwo, jako Ari udało się z bomby dostać trzeci level ulti i jestem aż ciekaw, co to daje. Zobaczmy. Zadaje obrażenia wszystkim wrogom i nakłada na nich truciznę, krwawienie, przeszycie, magiczne przeszycie, podpalenie i zamrożenie, które zadają... Tyle, w ciągu 3 tur każdemu z nich zmniejsza szybkość wrogów o 30% na 1 turę, zwiększa szybkość na 30%. Ja pierdzielek, to jest zajebiste! Ile to jest potrzebne? 100, 175 i 225 punktów naładowania super umiejętności. Ale to może być dobre na jakichś mocnych przeciwników. Chcesz na... Dobra, może nie na mocnych, ale jak będzie ich w miarę dużo i będą mieli w niewiele zdrowia. Tak do tysiaka. Bo sobie widać, że to ich zabije. Dobra, tutaj ciągle widzę... A nie, czekaj, kradzież życia jest nowa, spoko. Ale nie mam opalu cienia,
Chociaż mam 37%. A nie, bo mam też tylko dwie błony ze skrzydła. To jednak nie. Dobra, ale czekaj, czy to są moje questy? Dziennik. Tutaj mam, nie, mam notki. Bestiariusz. Kurde, gdzie mam zadania zobaczyć? Rejestr zadań pod C. Dobra, główna fabuła. Poszukiwani. Tą zabiliśmy. Czekaj, czy ona się liczy? Tutaj cała reszta z tego, co kojarzę, to jest chyba w tym. Bilgewater, ale tutaj. Krótkie życie, uświęcone przeszukanie. Uświęcone przeszukanie. Studia Matki Węży. Baronowe leże. Rodzinny sklepik. Bard w baronowym leżu. Token czystości. Okej, dobra, czyli tutaj te ostatnie to są. To są te. Te pięć ostatnich to są te questy, które dostaliśmy przed chwilą, a tutaj kolejne to są te, które już gdzieś tam zdobyliśmy. Dobra, baronowe leże, grota buru, bankier na flotowych ulicach. Dobra, będzie questów do wykonywania, to już widać. Czekaj, czy ludzie w ogóle zwrócą jakąś uwagę na to, że Pike będzie tak po prostu sobie chodził po tym, po Bilgewater. Bo na moje oko to wszyscy, jak tylko go zobaczą, powinni spieprzać w te bendy. O, osobliwy gość w baronowym leżu. Z mgły wyłoniły się niebezpieczne stworzenia. Od Fidiasa dostać się więcej. I dodano nowy list gończy, sprawdź tablicę stanu. Godziwy kapitan. Dobra, tego w sumie nie musiałem nawet brać, by tak te tablice sprawdził. No dobra, okej, tutaj będziemy wracali tak czy siak, więc. Dobra, na wszelki wypadek. Tak, spokojnie, dobra. Idziemy. Pokrapić water. O, wężowe wybrzeże. A, tu jest chyba ten. Się musieli udać, tak mi się wydaje, ale nie. Lecimy do Bilgewater i w Bilgewater będziemy się bujali przez parę następnych odcinków, aby wyczyścić jak najwięcej fabuły, poboczniaków, ile tylko się da. No, o ile oczywiście będę w stanie się do niektórych obszarów dostać, a wiemy, że to może być troszkę problematyczne, nawet pomimo faktu, że mam już odblokowane wszystkie postacie. Bo coś może być konkretnie fabularnie zablokowane i dopóki fabuły nie popchnę, to mogę tam nie wejść. Ale to jeszcze zobaczymy. Okej, nie było cutscenki, to mi się nawet podoba. Ale nie, ludzie mają totalnie wyrąbane w to, że Pike tak po prostu chodzi sobie po Bilgewater. Nikt nie ucieka, nigdy nie chyba uwagi nie zwraca. Dobra, mam ją, cyk. Pięknie! Owijka ze stalowej nici dla Pajka. Tutaj mi godziwy kapitan. Dobra. No i nowy list gończy dodano. Ten gościu od ryb to był tutaj. Dobra. No to okej. Okay. Ja już się tam przejdę, powykupuję co tam będę chciał. My widzimy się w kolejnym materiale, w którym będziemy się zbawić. O, ja pierdzielę. Serio? Takie słabe? Chyba jeszcze coś lepszego. W którym będziemy bujali się po Bilgewater i szukali kolejnych celów z tablicy. Nadal mi póki co to tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Dobra, jest! Łowiska się odnawiają. Super. W kolejnym materiale zagrajmy w Runeterra.